Witam. Witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. UFO jest ostatnio najgorętszym tematem we wszystkich mediach, głównie ze względu na wprowadzenie fenomenu do światowej polityki. Kwestią UFO zajęła się także nauka i niektórzy akademicy realizują interesujące i oryginalne próby potwierdzenia istnienia UFO. Szukając solidnych i empirycznych argumentów potwierdzających realność zjawiska. Argumenty te są tym bardziej przekonywujące, gdy pochodzą od kogoś o bardzo wysokiej pozycji naukowej w akademii i osobą, którą mam na myśli, jest Avi Loeb. Astrofizyk z Harvardu Avi Loeb wydobył właśnie z dna Oceanu Spokojnego szczątki meteorytu, które mogą udowodnić istnienie zaawansowanej pozaziemskiej cywilizacji. Meteoryt wpadł do Pacyfiku u wybrzeży Papui Nowej Gwinei 10 lat temu. Avi Loeb od kilku lat wyłamuje się ze zgodnego zazwyczaj frontu naukowego betonu, unikającego jak ognia tematów życia pozaziemskiego. Loeb jest tu osobą unikalną, choćby ze względu na jego pozycję w świecie naukowym. Przez wiele lat był dziekanem Wydziału Astrofizyki na Uniwersytecie Harvarda i stał się sławny po tym, gdy uznał, że kosmiczny kamyk Oumuamua, który wleciał do naszego Układu Słonecznego, jest produktem zaawansowanej inteligencji. W badaniach towarzyszył mu inny astronom z Harvardu, Shmuel Biali. Avi Loeb jako przedstawiciel Akademii bardzo aktywnie działa na polu empirycznej nauki, starając się udowodnić istnienie nie tylko życia pozaziemskiego, ale także istnienie zaawansowanej technologicznie pozaziemskiej cywilizacji. Jego osobie poświęciłem już w Polaraxie kilka programów, w których omawiałem jego książkę, jego podejście do obiektu kosmicznego Oumuamua, a także naukowy projekt ufologiczny o nazwie Galileo. W projekcie Galileo dokonywana jest obserwacja nieba w wielu punktach na świecie po to, aby wykryć pojawiające się tam niezidentyfikowane obiekty latające. Niezwykłe jest to, że wrogami tego projektu stali się nie tylko inni naukowcy, ale także tradycyjni ufolodzy. Jedni i drudzy bardzo się boją, aby nie odebrać im terenu, który uważają za swój własny i zazdrośnie go strzegą. Tymczasem rzeczywistość, proszę Państwa, nie zawsze okazuje się być tym, czego sobie życzymy i dawno powinniśmy się z tym pogodzić. 100 lat temu mało kto wiedział o mechanice kwantowej. Nauka wykluczała możliwość jej istnienia. A dziś jest to codzienna rzeczywistość. Projekt Galileo ma w swoim założeniu wykrywać obiekty mające pochodzenie pozaziemskie, pojawiające się w najbliższym sąsiedztwie Ziemi. Jak to stwierdzić? Oczywiście za pomocą odpowiednich instrumentów patrzących w niebo. To wszystko. Wiele z takich danych posiadają w swoich archiwach agencje rządowe, ale dane te są tajne i nie sposób do nich dotrzeć. Tymczasem niebo nad naszymi głowami nie jest tajne i mając odpowiedni sprzęt, można zdobyć konkretne dane. Projekt Galileo ma składać się z systemu kamer kontrolowanych przez komputerowy algorytm, który ma rejestrować obiekt wtedy, gdy okaże się on niepasujący do codziennej rzeczywistości. System Galileo nie będzie więc filmował ptaków, samolotów czy owadów, bo algorytm będzie w stanie je rozpoznać i zidentyfikować i przez to nie zostaną one zarejestrowane. Obiekty niezidentyfikowane, czyli UFO, będą oczywiście filmowane i trafią do bazy danych. Sprzęt i oprogramowanie to konkretne narzędzia, które mogą zbliżyć nas do prawdy na temat UFO. Paradoks Fermiego był pytaniem o kosmitów, że skoro zostawili po sobie tyle śladów, to gdzie oni są? I problem, proszę Państwa, w tym, że prawdziwy paradoks tego pytania leży w odpowiednich narzędziach, których nie mieliśmy do tej pory do dyspozycji. Tymi narzędziami są na przykład teleskopy kosmiczne, takie jak Webb,
które są w stanie przekazać nam obraz wszechświata, o którego istnieniu do tej pory nie mieliśmy pojęcia. Taki teleskop jest w stanie wykryć także obiekt wielkości boiska piłkarskiego, który przyleciał do naszego Układu Słonecznego z innego systemu planetarnego. Tak jak Oumuamua, który zrobił rundkę dookoła Słońca z prędkością sugerującą jakiś napęd, a nie siły natury. Do tego obiekt nie stworzył charakterystycznego dla komet ogona. I oznacza to, że jego pochodzenie jest technologiczne i nie został on stworzony ludzką ręką. Taka radykalna teza wywołała wiele szumu nie tylko w świecie naukowym, ale także wśród entuzjastów istnienia pozaziemskiej inteligencji. Bo Oumuamua byłby dowodem, i to konkretnym, na jej istnienie. Problem jednak w tym, że na obecnym etapie rozwoju nie było możliwości wysłania w stronę obiektu żadnej sondy kosmicznej, która zbadałaby i potwierdziła śmiałą teorię harvardzkiego astrofizyka. Cały problem pozostał więc w sferze teorii, ale Loeb nie zamierzał się poddać. Zainteresował się meteorytami, jakie zarejestrowano na Ziemi i poszukiwał wśród nich takiego, który mógłby pochodzić spoza Układu Słonecznego. I wybór padł na półmetrowej wielkości kosmiczny kamyk, który spadł do Oceanu Spokojnego u wybrzeży Papui Nowej Gwinei 1 sierpnia 2014 roku. Meteoryt nazwano Interstellar Meteor 1, czyli Międzygwiezdny Meteor 1, czyli IM-1, i z jego analizy wynikało, że składał się on z bardzo twardego metalu. Avi Loeb uznał, że meteoryt wcale nie musiał być zwykłym kosmicznym kamieniem, a częścią sondy kosmicznej wysłanej do naszego Układu Słonecznego przez wysoko zaawansowaną technologicznie pozaziemską cywilizację. Aby to udowodnić, wystarczyło dotrzeć w miejsce, gdzie upadł ten meteoryt i wydobyć z dna morskiego jego szczątki. Ekscentryczne pomysły Avi Loeba zyskały mu wielu możnych, ale i zamożnych przyjaciół. Dzięki nim zebrał $1,5 miliona koniecznych do zorganizowania tej konkretnej ekspedycji. Największym inwestorem w wyprawę był Charles Hoskinson, multimilioner, który dorobił się na handlu kryptowalutami. Inni znajomi pomogli mu uzyskać z amerykańskiej marynarki wojennej konkretne dane na temat miejsca, gdzie dokładnie meteoryt uderzył w powierzchnię oceanu. I zdobycie takich danych było niezwykle delikatną misją, bo upadek kosmicznego kamyka zarejestrował tajny amerykański satelita wojskowy, wykrywający wrogie rakiety balistyczne. Satelita swoją kamerą na podczerwień sfotografował płonącą kulę ognia i dzięki temu można było określić intensywność spalania się kamyka w atmosferze, a także to, z czego mógł się on składać. Im później zapala się kosmiczny kamyk w ziemskiej atmosferze, tym twardszy jest materiał, z którego się składa. Meteoryt pędził z prędkością 177 tysięcy km na godzinę. Płonął jak szalony i energia, jaką tworzył, przedzierając się przez ziemską atmosferę, dorównywała tej, jaką wywołała bomba atomowa w Hiroszimie. Średnio raz do roku kosmiczny kamień wielkości człowieka przedziera się przez ziemską atmosferę, rozgrzewa wokół siebie powietrze, tworząc energię kinetyczną równą eksplozji bomby atomowej. Dochodzi do tego zazwyczaj na wysokości 30 km nad ziemią. I dlatego nie słyszymy o tym w mediach. Avi Loeb uznał, że IM-1 jest najtwardszym meteorytem zanotowanym w historii tego typu obserwacji. Przez to, że był bardzo twardy, eksplodował dopiero na wysokości 20 km nad ziemią. Oprócz danych satelitarnych, w dokładnym ustaleniu miejsca upadku meteorytu pomogły także informacje z zamontowanych na wyspie Manus sensorów rejestrujących wstrząsy sejsmiczne. Dzięki temu na dnie morskim wyznaczono kwadrat o boku 1 kilometra, w którym powinny znajdować się poszukiwane szczątki. Dno morskie w tym miejscu znajdowało się 2 kilometry poniżej poziomu wody.
Mimo to poszukiwanie czegokolwiek na tym obszarze przypominało szukanie igły w stogu siana. Nie ulegało wątpliwości, że szczątki meteorytu będą miały silne właściwości magnetyczne i najlepszą metodą wydobycia ich na powierzchnię z dna morskiego był silny magnes. Taki magnes został wypożyczony z Washington University w Seattle i jest to unikalne urządzenie o kształcie długich sań wleczonych po dnie morskim. Nazwano je Cosmic Muckrack, czyli kosmiczny śmietnik. Zaprojektował je astronom Don Brownlee w 2009 roku. Ekspedycja prowadzona przez Leba wydobyła z dna morskiego ponad 50 mikroskopijnej wielkości, perfekcyjnie okrągłych, żelaznych sferul o łącznej wadze 35 mg, pochodzących ze szczątków meteorytu. Materiał, z którego powstały sferule, jest twardszy od najtwardszej znanej skały. Według Avi Leba materiał, z jakiego składał się meteoryt, nie pochodzi z naszego Układu Słonecznego i został wykonany przez wysoko zaawansowaną technologicznie cywilizację. Niektóre sferule mają w swoim wnętrzu mniejsze sferule, a te w sobie jeszcze mniejsze. Tworzy to strukturę przypominającą lalki matrioszki. Wydobyte z dna oceanu sferule są pierwszym w historii materiałem pochodzącym spoza systemu solarnego, który trafił w ręce człowieka. Profesor Leb powiedział, cytuję, w odpowiedzi dla wszystkich sceptyków, w naszej publikacji pokażemy tylko uzyskane dane. Nie można argumentować z faktami, tylko z interpretacją. Koniec cytatu. Sferule mają zostać zbadane pod kątem zawartych w nich izotopów. Avi Leb uważa, że jego wyprawa była nie tylko historyczna, ale także odpowiada na pytanie, czy jesteśmy w kosmosie sami. Nie wszyscy jednak podzielają jego entuzjazm. Niektórzy naukowcy uważają, że wydobyte z dna oceanu sferule wcale nie muszą pochodzić z meteorytu IM-1. Na dnie morskim przez miliony lat powstaje osad, w którego skład wchodzą drobinki spalających się w atmosferze meteorytów. Do tego takie maleńkie sferule wcale nie muszą leżeć dokładnie w miejscu, gdzie wpadły do wody, bo mogły zostać przeniesione przez prądy morskie w inne miejsce. Dlatego to, co wydobył Leb, nie musi pochodzić z tego konkretnego kosmicznego kamyka. Największym krytykiem odkrycia Avi Leba jest Peter Brown z University of Western Ontario w Kanadzie. Podważa on także tezę Leba, że IM-1 pochodził spoza Układu Słonecznego. Kanadyjczyk szukał takiego obiektu od 20 lat i krew go zalała, gdy dowiedział się, że starozakonny profesor z Harvardu nie tylko wykrył kolejny po Oumuamua obiekt spoza naszego Układu Słonecznego, ale na dodatek uznał, że IM-1 rozbił się na Ziemi. I jakby tego było mało, przedsiębiorczy Avi zorganizował wyprawę i wydobył szczątki tego kamienia. Dla Browna to za duża żaba, aby ją przełknąć i jest wygodnie sceptyczny. Przyciśnięty do ściany powiedział, że nie jest w stanie wykazać, że ten obiekt nie pochodził spoza naszego Układu Słonecznego, ale na podobnej zasadzie nikt nie jest w stanie tego potwierdzić. Cały problem pozostaje więc w sferze ekstremalnej hipotezy. Kanadyjczyk uznał także, że musiała nastąpić pomyłka w obliczeniu prędkości kosmicznego obiektu pędzącego przez ziemską atmosferę i że nie mógł być on z żelaza, bo wszystko to nie pasuje do stworzonego astronomicznego modelu. I tym razem krew zalała Harvardczyka, który powiedział, że jeżeli model nie potwierdza danych, to należy poprawić model. Tak podpowiada zwykły chłopski rozum. Kanadyjski naukowiec być może przedwcześnie chciał zestrzelić całe przedsięwzięcie Avi Leba, bo ten przedstawił obliczenia potwierdzone przez NASA, z których wynikało, że obiekt IM-1 w 99,999% pochodzi spoza Układu Słonecznego. Na dodatek nie ma wątpliwości, że sferule są z żelaza. Obecnie próbki badają trzy laboratoria.
Berkeley, Harvard i Bruckert Corporation w Niemczech. Miejmy więc nadzieję, że efekty analizy trafią do rządowej organizacji do spraw UFO, ARO, i zostaną przedstawione amerykańskiemu kongresowi, który coraz bardziej interesuje się UFO. Okazało się, że dr Kirkpatrick, który kieruje ARO, jest sąsiadem Avileba i panowie często spotykali się podczas pandemii na piwku, rozważając kwestie pozaziemskiej cywilizacji. Avileb z pewnością nie jest pieszczochem ostatniej wersji ujawnienia w kwestii UFO. Niektórzy zarzucają mu współpracę z Mossadem, ale osobiście wstrzymałbym się przed takim oskarżeniem. To, co robi Avileb, poszukując obcych, nie wspiera militarnego aspektu ich odkrycia. Dziś, kiedy amerykański kongres zaczął interesować się UFO, najważniejsze dla polityków jest to, czy ze strony UFO coś nam grozi, co ma uzasadnić zainstalowanie broni nuklearnej na orbicie. I tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z UFO. Avileb argumentuje, że ewentualne sondy obcych, które dotarły do naszej planety z drugiej strony Drogi Mlecznej, leciały do nas 50 tysięcy lat i to z prędkością światła. 50 tysięcy lat temu człowiek był jednym ze zwierzaków w ziemskim terrarium i nie posiadał niemalże żadnej technologii. Dlatego ci, co wysłali do nas te sondy, z pewnością nie brali nas pod uwagę, nie uważali nas za zagrożenie i nie byli dla nas zagrożeniem. Powinniśmy wreszcie przestać uważać siebie za pępek wszechświata i nie dawać się ponosić własnemu ego. Postępy ekspedycji Avileba na Pacyfiku obserwowały codziennie miliony ludzi na świecie, z nadzieją oczekując potwierdzenia tego, że nie jesteśmy sami w kosmosie. Jedna z takich osób zadedykowała całej ekspedycji wiersz napisany przez hiszpańskiego poetę Federico García Lorca pod tytułem Diament. I jest to, proszę Państwa, rzadka okazja w tym programie, aby móc zaprezentować jego fragment. Posłuchajcie Państwo. Diament. Diament gwiazdy przeciął błyskawicą głębokie niebo. Ptak światła, który pragnie z wszechświata się wymknąć, ucieka z wielkiego gniazda, gdzie zniewolony przebywał, nie wiedząc, że ciężki łańcuch dźwiga na swej szyi. Gwiazdy na firmamencie ścigają nadludzcy łowcy, łabędzie zlitego srebra po wodach ciszy płynące. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia, mówił Chris McKinnon.